Płaniec. Karolino, powiedz, jak mieszkańcy i służby przygotowują się na przyjście fali kulminacyjnej? Jak poinformował mnie burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, wszystkie możliwe siły są zmobilizowane, pracują pełną parą. Jest tutaj wojsko, jest kilkanaście jednostek straży pożarnej, są policjanci. Okoliczni mieszkańcy również noszą worki z piaskiem, by umacniać wały po przeciwnej stronie Wisły. Również trwa ewakuacja mieszkańców, ponieważ ta woda jednak wkracza tutaj do domów i niestety zagraża życiu mieszkańcom. Są oni ewakuowani do szpitali, do szkoły, również do remizy strażackiej, a fala kulminacyjna jest tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, spodziewana nad ranem, więc tutaj wszyscy czekają z niepokojem tego poranka. Miejmy nadzieję, że ta fala nie będzie aż tak bardzo wysoka, ale już wiadomo, że będzie wyższa niż ta 13 lat temu. Dla informacji z Winnicy Karolina Kopijkowska-Harczuk. Dziękuję Ci.